Jest to wóz typu GT6N. Ten tramwaj rusza, można powiedzieć, w tour po całej Europie. I jesienią 1992 roku zawitał także do Polski, gdzie poza Krakowem testowany był także w Warszawie i w Poznaniu. Na bardzo krótko trafia ten tramwaj do Krakowa, bo zaledwie na 3 dni i przez ten czas nocuje w zajezdni w Nowej Hucie. W ciągu dnia wozi pasażerów na specjalnie stworzonej linii numer 45 z dworca towarowego na Wieczystą. W 1993 roku tramwaj na dobre powrócił do Bremy, gdzie zaczął służbę liniową z numerem 3801. W 1998 roku wagon został sprzedany do szwedzkiego miasta Norrköping.